Magazyn Kibica na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, zawsze we wtorki wieczorem, kilka minut po 20. Dzisiaj moi bardzo roześmiani i no, pozostający w doskonałym humorze goście. Trudno się zresztą dziwić, nie dość, że wygraliśmy ostatni mecz, to akurat panowie wystąpili w rolach głównych. Z lewej Wojtek Łuczak, witam serdecznie. Witam serdecznie. A z prawej Damian Piotrowski, równie serdecznie witam ciebie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się nie obraziłeś, że zacząłem od drugiego strzelca bramki, a nie od strzelca pierwszej bramki. No nie wiem, nie wiem. No właśnie, bo... Dobra. Ja proszę, też bym się obraził. Proszę zostawić to urządzenie elektroniczne teraz, panie Damianie, bo tutaj proszę, zabawa jest... Dzwonią. Tak jest, tak? Dzwonią w trakcie rozmowy, to w radiu to my nie odbieramy. Taką mam żelazną zasadę, że w radiu nie używamy telefonów. Przypominam, że nasza audycja jest rejestrowana, jesteśmy kilka minut przed 11, a emitujemy tradycyjnie nasz program zawsze parę minut po 20 na 104,3 FM w Płocku, 103,9 w Ciechanowie na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Panowie, wracamy do meczu. Szkoda, że taka pora późna i aura niespecjalnie szczególna, bo znowu fajnie zagraliśmy. Znowu zagraliśmy mecz na zero z tyłu, czyli nie straciliśmy bramki. Strzeliliśmy dwie, dzięki wam. No i trochę chyba żal. Tak, zacznę akurat od takiego no, mniej przyjemnego aspektu, że przyszło mniej trochę ludzi przez to, że było przeraźliwie zimno. Cały mecz wiał wiatr, chyba nawet wam trochę piłka czasami wariowała na jego skutek. No to, no nie żal troszeczkę, że mogliśmy zagrać ten mecz o 17 powiedzmy i wtedy no może byłoby tej publiczności trochę więcej. Choć ta, która była, była aktywna przez cały mecz. Proszę bardzo. Proszę nie zjadać mikrofonów, nie bawić się... No mówiłem państwu, że naprawdę tak rozrywkowego towarzysza dawno nie było. Pytałem o pogodę. O pogodę, tak. Jarek Kret. Na wschodzie będzie ciepło. Dobra, dobra, panowie, nie. Teraz już uspokajamy. Żarty. No nie, no wracając do meczu. Na pewno no, pogoda była jaka była, ale mówię, no, pogoda się do nas nie dostosuje. My musimy się dostosować do pogody. Myślę, że no, graliśmy nieraz w gorszych warunkach i myślę, że to nie był problem. Dla was nie, ale ja mówię to nie, o kibicach, tak? Ze strony publiczności, tak, że to trochę jednak kiepsko. No tak, no ale to wiadomo, no, trzeba się ciepło ubrać, wsiąść nawet, nie wiem, w termos herbatę, przyjść na mecz i tu nie ma usprawiedliwienia czy pogoda. O. Prawdziwy kibic zawsze kibicuje i... I ci, którzy byli, przyznacie, że rzeczywiście się sprężyli. Myślę, że tak. A co im zatańczyłeś, jak strzeliłeś bramkę już na koniec meczu, bo pobiegłeś, no było tak daleko z mojej strony, że dokładnie nie widziałem. Przeskoczyłeś reklamy i właśnie od strony tych najbardziej aktywnych kibiców odtańczyłeś coś tam. Nie, tam nie było nic zatańczone. Bardziej taki gest radości. Mhm. Myślę, że na taniec jeszcze przyjdzie czas. W szatni za to zatańczyliście bardzo ładnie. To był jakiś taki, Damian, przygotowany układ? Nie, to tak. Czysty spontan? Tak, taniec opętaniec. Poniosły nas duchy zwycięstwa. No, trudno się dziwić. To wcale nie był łatwy mecz. Teraz już poważna analiza. No tak, na pewno dobra drużyna do nas przyjechała. Myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania i o to chodzi. Mhm. Tym bardziej, że pamiętamy mecz, jaki był w Legnicy i bardzo chcieliśmy go wygrać, tak? Jest taki element w waszym podejściu, że gdy... No zostaliśmy po prostu okradzeni w tym pierwszym meczu najzwyczajniej w świecie, kiedy to sędzia wygrał mecz przeciwnikowi, a nie oni na boisku. To czy ta chęć zrewanżowania się jest jeszcze większa niż normalnie? Ja myślę, że nie ma co wracać do przeszłości. Nie, ten mecz Wojtek, oczywiście, był, ale gdzieś to tam budzi taką gdzieś, dodatkową złość, tak? Gdzieś w podświadomości myślę, że czuliśmy taki niedosyt po tym spotkaniu i również ze strony nawet mój przyszły teściu powiedział, że za tą porażkę w Legnicy był na tym meczu wówczas i powiedział, że powinniśmy ich teraz zlać za to, co tam się wydarzyło. Natomiast no mówię, no na pewno był to dodatkowy... Jakiś mały bodziec. Bodziec motywacyjny. Czy dla was, no pochodzących w komplecie z Dolnego Śląska, bo tak się akurat składa, czy ciebie to też się Wojtek zalicza jako Dolny Śląsk, jak tam jesteś w okolicach Zgorzelca? No, bym powiedział bardzo Dolny Bardzo Śląsk. Dolny, no tak. No a Damian to w ogóle jest... Małe derby w sumie. No, no właśnie chciałem powiedzieć, czy to dla was, no akurat mężczyzn stamtąd, ten mecz z Legniczanami ma jakiś też jeszcze smaczek dodatkowy? No na pewno, tym bardziej, że ostatnie dwa mecze z nimi, jak
ramię, to dostałem kolejną czerwoną kartkę w ostatnim w Głogowie karnego nie strzeliłem, tak więc do 3 razy sztuka. Aha. No to, ta strzelona bramka też tak podkręciła się. No na pewno, na pewno. Aha. To opowiedz o tej akcji, bo gol był rzeczywiście przepiękny. Wojtek to tam już powiedzmy, że strzelał sam na sam, no to trochę łatwiej. Nie, nie, to za moment dojdziemy, bo to też wcale nie było takie łatwe. Natomiast no, u ciebie sytuacja elegancka. No, sytuacja, jak chyba wiele jest w meczu, pojedynek jeden na jeden, dostałem piłkę z boku od Wojtka, miałem trochę miejsca, no i udało się przeciwnika wymanewrować i oddać celny strzał, przede wszystkim w bramkę, a że wiatr jeszcze wiał, to tak to wyglądało, że było, można powiedzieć, bardzo mocne uderzenie. No mówmy się, ja tak, takim uderzeniem nie dysponuję jak Max albo jak Wojtek, no ale udało się i cieszy mnie to bardzo. I fajnie, że otworzyliśmy wyniki i później już tak zaczęliśmy lepiej grać, bo do tego momentu trochę nerwowo było. Mm-hmm. No to Wojtek, teraz co pytasz o swojej bramce? Tu dla odmiany kilka fajnych podań, dwa w powietrzu, później już z pierwszej piłki na ziemi. Znaczy ja byłem zszokowany, że jeszcze w tym momencie meczu udało mi się tak przysłowie odepnąć, bo nie ukrywam, że końcówka meczu była dla mnie już, trochę mi zgasło światło. Aha. Natomiast no, to cieszy, że w tym momencie spotkania można jeszcze znaleźć te rezerwy, wziąć te pokłady energii, jak to się mówi, z wątroby. I, no mówię, to sytuacja była typowe flipery boiskowe, przygłówkowania dwa bodajże, trzy, tak, Mikołaj tak. Do mnie, ja... Ty może nie do mnie, może to nie było ukierunkowane, natomiast no myślę, że ta gra bez piłki też również dała o sobie znać. Ja przegłówkowałem do Hiszpana. Hiszpan bardzo fajnie, myślę, że sam sobie wypuścił tą piłkę. Ale, to jest tak, ale... mówisz, że z czterech podań były dwa przypadkowe. Najpierw Mikołaj głową, a później Fabian do ciebie. Bramka nie była przypadkowa. Tak było, tak było, dlatego do tego dążę. Efekt końcowy się liczy. Oczywiście. Natomiast, no mówię, no doszedłem do tej piłki i to nie była taka łatwa sytuacja, nie. Bo to nie było sam na sam. To ten strzał oddałem na wysokość 16, a miałem z dwóch stron obrońców, także tak zwany Eusebiusz Kazik poszedł. A to będziesz musiał objaśnić pojęcie. No każdy wie, co to znaczy Kazik. Uderzyłem z Kazika. Aha, czyli tak jak w Płocku się mówi szczuba. Szczuba, no. Aha. Szczuba uderzyłem. Myślę, że to był strzał taki spod kolana. No i weszło i to jest najważniejsze. Że... Pamiętasz, że takiego piłkarza jeszcze całkiem niedawno grał i jeden o takim samym nazwisku gra nadal, a tamten nazywał się Ronaldo. Nie znam gościa. No tak czułem, że może wam opowiem w takim razie. Taki Brazylijczyk. To ile on bramek strzelił Szczuba? No, myślę, że co drugą. Co drugą, no właśnie, więc to chyba nie jest jakiś taki bardzo nieelegancki strzał, jeśli wpada do siatki. Myślę, że to jest bardzo trudny strzał, oczywiście. Żeby uderzyć, no ale to wiadomo, no, praca, jeszcze raz praca. Mówię, no to też trzeba mieć duży talent. Mhm. No i widzicie. No dzisiaj nie wiem, czy da się z was coś poważnego. Mam talent. Następna edycja. Mali giganci jutro. Ja podejrzewam, że wysyłamy jako Wisła Płock naszego reprezentanta do Mam Talent i Wojtek tam wykonuje 10 strzałów Szczuba i wszystkie w okienko. Mogę zatańczyć jeszcze. To już jak strzelisz wszystkie 10. Na koniec zaśpiewa. Nie no, słuchaj, no bo to na 3 edycje bym musiał jechać, to jedną, na razie strzela Kazikiem, tak? To jest nasza Eusebiusz propozycja. Eusebiusz Kazik, to Mam Talent. Panowie, poważnie. Pojawiły się takie głosy i to w centralnej prasie sportowej, nie będziemy cytować tytułu, bo nie będziemy reklamować, że Wisła to tak w sumie nie gra za dobrze, ale za to regularnie wygrywa. Czy wy się z taką opinią zgadzacie? W tamtej rundzie graliśmy dobrze i przegrywaliśmy. Nie, to jednak więcej wygraliśmy. Ale parę meczów było takich, że graliśmy dobrze i przegraliśmy, więc nie było punktów i tak naprawdę nie ma złotego środka. No, najważniejszy jest efekt końcowy, tak? Mamy 3 punkty. Może gra tak nie podoba się do końca, jakby to każdy sobie wymarzył, no ale 3 punkty mimo wszystko są, my jedziemy dalej i można powiedzieć, że następna przeszkoda minięta jest i jedziemy dalej, tak? Wojtek, co ty sądzisz? Bo czy w ogóle z opinią, że gramy słabo, bo należy się zgadzać? Ja myślę, że ja się tu troszkę rozwinę. Słabo grać, kto może ocenić, że nasz zespół słabo gra? Myślę, że typowi fachowcy i również nasz trener. Myślę, że innego słowa bym użył w naszej grze. Gramy bardzo wyrachowanie. Myślę, że z dużym doświadczeniem. I to mnie cieszy, ponieważ graliśmy w rundzie poprzedniej efektownie, chociaż nie do końca efektywnie. I
Na Siedlcach był nawet przykład spotkania, gdzie w tym posiadaniu piłki górowaliśmy dosadnie, ale efektu żadnego nie było. I dlatego myślę, że takie zespoły rosną w siłę, jeżeli potrafią wygrywać mecz w sposób bardzo, bardzo, jeszcze raz powtórzę, wyrachowany. Mm-hmm. Czyli generalnie efekt to jest przede wszystkim jakby najlepszy kryterium do oceny? Chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że co z tego, że gralibyśmy pięknie, byśmy grali koronkowo, szybko i tak dalej. A nie wygralibyśmy. 0-0 i co? I złamany nos. Znaczy, ja w ogóle z taką opinią, że gramy słabo, jakby od tego, zaczynając, ty użyłeś słowa w sposób wyrachowany, można różne określenia do tego dobierać, dojrzały, przemyślany, rozsądny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, podstawowa sprawa, i chyba zgodzicie się z tym, że ligi nie wygrywa się pięknie organizując akcje, strzelając efektowne bramki, tylko przede wszystkim zabezpieczając tyły, co idzie nam jak do tej pory pierwszorzędnie. Nie straciliśmy gola w trzech meczach. Oczywiście. I wykorzystując niemal maksimum sytuacji, a temie tak było choćby w ostatni piątek, kiedy tak naprawdę poza waszymi dwoma sytuacjami mógłbym mieć jeszcze może dwie. Jedna, gdzie Arek Reca mógł wyjść sam na samym początku meczu. I taka sytuacja już przy 1-0, duże zamieszanie w polu karnym, gdzie ty też strzelałeś. Wojtek, pamiętasz, piłka trafiła do ciebie, to musiałeś szybko strzelić. Tak. I to w zasadzie wszystko, co było w tym meczu. Włączając również miecz, która miała dwa strzały z okolicy 16 metra, nie na tyle trudne, żeby Seweryn mógł je przepuścić, prawda? Dokładnie tak. I jeszcze dodając, myślę, że no, graliśmy z zespołem, proszę spojrzeć na personalia tego zespołu. No, nie oszukujmy się, że ten zespół mógłby no, śmiało w ekstraklasie na papierze wyglądał lepiej niż nie jeden zespół. Natomiast no mówię, my jesteśmy zespołem, który ciągle się rozwija i tu to też trzeba zaznaczyć. Mamy nowych zawodników znowu i mówię, no, to co się dzieje, czyli my nie tracimy bramki od 6 spotkań, wliczając sparingi, to naprawdę dawno nie pamiętam takiej sytuacji. A z przodu zawsze się coś stworzy i mamy tego przykłady, bo będą mecze, zagramy pięknie. Mhm. I jak jeszcze strzelimy bramki, to co, znowu powiedzą, że gramy pięknie i efektownie? Nie, liczy się wynik końcowy, wynik idzie w świat i nie oszukujmy się, co z tego, że kibic powie, pięknie grałeś, przegrałeś. Mhm. Nie o to chodzi. W piłce nożnej liczy się wyniki, nie tylko w piłce nożnej. I o tym będziemy rozmawiać po krótkiej przerwie. Wisła Energy Drink. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Bierz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. Wracamy na antenę. W rzeczywistości do nagrania naszego programu, przypominamy, audycję rejestrujemy przed południem. No tak znowu, po prostu Marcin organizuje te treningi teraz, ponieważ troszeczkę inaczej jest audycja, trening jest po południu dzisiaj, więc nawet nie moglibyście za bardzo do tego studia wpaść, ale miło, że znaleźliście czas przed południem. Czy to fajnie było tak w ogóle mieć pierwszy raz dwa wolne dni od niepamiętnych czasów? No słyszałem, Damian, że ty bardzo i atrakcyjnie spędziłeś ten wolny czas. No tak, były wolne dni, no ale... Każdy tam chciał to jakoś dobrze wykorzystać, ja musiałem pojechać. Ja słyszałem, że gdzieś tam był na Hawajach, trochę tam w hamaku powisiał, tak? Rodziców odwiedziłem, tak więc bo za tydzień święta i nie będziemy mieli kiedy, tak więc teraz skorzystałem z okazji, no i byłem ich odwiedzić. A wiadomo, no jak są wolne dni, to też trzeba się zregenerować, no ale gramy dopiero w poniedziałek, więc... Jeszcze ten czas jest długi i można się przygotować. Czy to spokojnie. W ogóle takie dwa dni to umiecie jakoś tak zagospodarować, żeby to rzeczywiście trochę chociaż odpocząć? Myślę, że dwa dni... Bo to się rzadko zdarza w sezonie, prawda? Żeby aż dwa. Myślę, że dwa dni, jeżeli chodzi o piłkarza, to jest wystarczający czas, żeby się zregenerować po spotkaniu, po ostrych treningach, po nawet okresach przygotowawczych. No też wszystko w gestii zawodnika, tak? Jak wypoczywa, co robi, co lubi robić w czasie wolnym. A mówię, niektórzy jadą do domu, żeby odwiedzić swoich bliskich, niektórzy się regenerują na miejscu, jadą na basen, na jakieś spa i tak dalej. Niektórzy na zakupy uwielbiają jeździć do dobrej restauracji, na spacer. Mówię, no wszystko zależy w gestii zawodnika.
Ja dlatego chciałem trochę Damiana za język pociągnąć, ale się nie wygadał, bo wcześniej nam przed studiem powiedział, że załatwił sprawy związane z... Czy nie chcesz o tym mówić? Z czym? No przecież powiedziałeś. A no tak, no ale to program jest o czym innym. A no dobrze, no, dobrze, to w takim razie rozmawiamy. No ja i tak się wygadam, ale to już przynajmniej nie będzie na mnie, bo teraz publicznie nie padnie, tak jest. No. Spokojnie. W każdym razie miał sporo spraw do załatwienia, żartowałem oczywiście z tymi Hawajami, chociaż życzę wam tego, żebyście mieli taką sposobność po sezonie. Byłeś, tak? Byłem, no i co, podobało ci się? Było, no. W Pieńsku też są takie małe Hawaje. Małe Hawaje, tak. W takim razie zapraszamy turystów, którzy chcieliby zwiedzić Hawaje, a chcą troszkę przyoszczędzić. To zapraszam do Pieńska. Do Pieńska, tak. Pieńsk to jest miejscowość położona na bardzo dolnym Śląsku. Hawaj. Tak jest. Niedaleko Honolulu. Dobra, panowie, nie, spróbujmy być poważni trochę bardziej. Choć oczywiście atmosfera jest świetna. Z pewnością, choć oczywiście wiem, że macie nastawienie takie, że koncentrujecie się na własnych meczach i na każdym najbliższym. To jest rzecz jasna, najlepsza możliwa postawa. Nie patrzycie na to, co dzieje się wokół nas, ale no, nieprawdą byłoby stwierdzenie, że nie znamy wyników innych drużyn i że nie przyglądamy się im, bo przecież to są nasi rywale, z którymi ścigamy się. O ile wygrana Zawiszy była taka no, trudna, ale no, powiedzmy planowa. Grali u siebie, chcą grać w Ekstraklasie, wiadomo, że na pewno jest to jakiś atut. No i spełnili swoje zadanie. Arka, no podobno w strasznych męczarniach tego meczu nie można było zobaczyć, ale ja czytałem na stronie Arki Gdynia relacje live i oni sami przyznali, że mieli mnóstwo szczęścia w tym meczu, że mogli swobodnie do przerwy przegrywać. Udało się im jednak wygrać. Natomiast no, na pewno zaskoczeniem była porażka u siebie Sosnowca Zagłębia z MKS-em Kluczbork. Wydawało się, że akurat z całej tej czwórki faworytów to właśnie Sosnowiczanie mają najłatwiejsze zadanie. Grają u siebie z drużyną, która kurczowo walczy o pozostanie w lidze. Więc czy to nie jest jakieś zaskoczenie dla was ten wynik Zagłębia? No i czy nie cieszycie się, że już dystans nad trzecią drużyną zwiększył się do 6, a nie 4 punktów? Na pewno fajnie, no ale z reguły te najłatwiejsze mecze są najtrudniejsze. Aha. Czego przykładem był właśnie ostatni mecz Sosnowca u siebie z Kluczborkiem. My musimy patrzeć na siebie, żebyśmy my takich wpadek nie zaliczali. Będzie dobrze, wiadomo, że to trochę komfort psychiczny jest lepszy, jak mamy większą przewagę, tak? No, ale musimy patrzeć na siebie. Jesteśmy u góry i wiadomo, że chcemy się tam utrzymać. No, a jeszcze zostało 11 kolejek, bo już Dolkanu nie liczymy i musimy mocno stąpać po ziemi i skupić się przede wszystkim na tym kolejnym meczu, który będzie, nie wybiegać za daleko w przyszłość. Czyli taki dystans, owszem, fajnie, ale no nie, na razie nie powoduje w was jakiegoś takiego rozluźnienia, jak nie wiem, no większej pewności siebie. Nie, może ta pewność siebie wzrasta z każdym spotkaniem wygranym, no natomiast wracając jeszcze do przykładu MKS Kluczbork, myślę, że grając z tym zespołem w pierwszej kolejce tej rundy spodziewałem się tego, że będą urywać punkty silniejszym zespołom teoretycznie, ponieważ ten zespół ma w sobie potencjał ofensywny i na pewno większy aniżeli defensywny. Mhm. Zresztą oni zagrali tak w Płocku, też spróbowali na początku bardzo odważnie, bardzo tak? Odważnie i mieliśmy również troszkę szczęścia. Trzeba przyznać, że pierwsza akcja ofensywna, sensowna nasza, przyniosła nam prowadzenie. Dokładnie. Zresztą z udziałem tutaj kolegi, który dośrodkował piłkę w pole karne, a później faul był na Iliewie. Więc to rzeczywiście też mieliśmy no, trudno by nazwać szczęściem, ja bardzo nie lubię tego słowa generalnie. Jako prawie zawodowy karciarz to ja byliśmy uważam, lepsi. Że szczęście nie istnieje. Byliśmy po prostu lepsi, a szczęściem było jedynie to, że pierwsza tak naprawdę groźna akcja od razu zakończona została bramką. Natomiast przyznajemy, że nie należy tego zespołu lekceważyć. Tak, to chciałeś Wojtek powiedzieć. Oczywiście, tak? Że tak. I ja myślę, że nie należy lekceważyć żadnego zespołu teoretycznie, który gdzieś tam jest niżej w tabeli albo ma jakieś personalia. Gdzieś tam się mówi, że no, gorsze nazwiska, tak? Nie lubię tego nazewnictwa, natomiast to się często pojawia, ponieważ teraz nie ma słabych zespołów, teraz nie ma słabych zawodników, każdy stara się przygotować jak najlepiej motorycznie, fizycznie, ponieważ to jest główna baza w dzisiejszym futbolu, tak? Sam Guardiola powiedział, że gdyby grał teraz w piłkę nożną, może maksymalnie grałby w trzeciej, drugiej lidze, ponieważ fizyka by mu na to nie pozwoliła, tak się wypowiedział, to są jego słowa, cytuję. Nie polskie. No. Ciekawe, czy by się załapał. No właśnie. No myślę, że no, musiałby w traperach grać. No i wracając do spotkania Zagłębia z MKS-em, szczerze powiedziawszy, nie interesują mnie inne mecze. Nawet nie patrzę na relacje i mówię, skupiam się na sobie, na własnym zespole. Jak będziemy na tym bazować, to krzywda nam się nie stanie.
Ale chciałbym jeszcze ustrzec, że no na pewno mogą się przytrafić kryzysy i wtedy trzeba będzie zareagować w bardzo pozytywny sposób. A tak może być, tak? Nie mówię, że tak będzie, natomiast tak może być. Zanim do tego przejdziemy, co przed nami, to jeszcze chwila tego ostatniego meczu i trzech kolejek, które już są za nami w tej rundzie. No wy jesteście krótko w Płocku, ale zazwyczaj inauguracje rund wszelkich, czy to była jesień, czy wiosna, Wiśle szły średnio. I zresztą tak samo było, zobaczcie, jesienią. My się rozpędzaliśmy, tak, że wtedy można jeszcze zrzucić to na karp jakby niezrozumienia w zespole. Wy byliście nowymi zawodnikami, 10 was doszło do zespołu. W tych pierwszych czterech kolejkach 2 razy na wyjeździe wygraliśmy, 2 razy u siebie przegraliśmy, ale widać, bo gra nie kleiła się. Każdym meczem było coraz lepiej. Tym razem zaczęliśmy naprawdę dobrze, bo no w każdej lidze 7 punktów w 3 meczach. Jest to wynik bardzo dobry. Nie straciliśmy bramki przy okazji, więc nie oszukujmy się. Nawet z pozycji lidera jest to wynik bardzo dobry. Czy to oznacza, że jakby jesteśmy już na tym właściwej dyspozycji, właściwej formie, czy też być może jeszcze są w was rezerwy, żeby ta gra wzorem poprzednich rund rozwijała się w miarę ich upływu? Na pewno są rezerwy, zawsze można jeszcze lepiej grać. No na przykład Piotrowski powinien strzelać więcej bramek. No na przykład, i sobie tak tego życzę. A Łuczak czasem głową jeszcze, żeby coś strzelić. No właśnie, bo ostatnio miał parę i tak. Trzeba potrenować. Tak jak mówisz, no... Musimy patrzeć po prostu do przodu i z meczu na mecz mam nadzieję, że się będziemy rozkręcali, będziemy jeszcze do tego dołożymy dobrą grę i będziemy bardziej zadowoleni z tego wszystkiego, no i osiągniemy cel, który jest przed nami. A wszystko powoli małymi kroczkami, żeby za bardzo tak nie być takim w gorącej wodzie kąpanym, że już musimy, nie wiem, wybiegać w przyszłość i myśleć o innych meczach, tylko skupić się na tym pierwszym, który nas czeka. Wojtek, ty dostrzegasz jeszcze jakieś możliwości poprawy naszej dyspozycji? Zawsze dostrzegam możliwości poprawy. Myślę, że tutaj wskazanym słowem będzie pokora i cięższa praca z racji tego, że różne momenty w życiu sportowym przechodziłem i to nie jest tak zawsze fajnie, jakby życie to nie jest koncert życzeń i myślę, że właśnie z tą odpowiednią pokorą podejść do tej inauguracji, ponieważ jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy przed nami, bardzo, bardzo ciężkiej pracy i kwestia głowy, kwestia poukładania sobie tego wszystkiego, odświeżenia głowy i myślę, że efekty będą. Może będą szybciej, może później, ale myślę, że będą. A o nich porozmawiamy po krótkiej przerwie. Wisła Energy Drink. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Pijesz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. Wracamy do magazynu Kibica, 104.3 FM w Płocku, 103.9 w Ciechanowie, Katolickie Radio Diecezji Płockiej. Zawsze we wtorki kilka minut po 20.00 audycja poświęcona przede wszystkim piłkarskiej Wiśle Płocka, ale czasami zahaczamy o inne dyscypliny sportu. Czasami bywają nawet przedstawiciele innych dyscyplin sportu zaproszeni do audycji, ale niezwykle rzadko. A tak jak od razu mi się przypomniało, mówiąc te słowa, czasem tutaj goszczę sędziego Szymona Marciniaka. Czy oglądaliście mecz Lecha z Legią? Nie. Rzut karny na Kadarze. No właśnie chciałem o to zapytać, bo tutaj były zastrzeżenia do Szymona. Ja uważam, że poza tą jedną sytuacją to gwizdał perfekcyjnie. Też tak uważam. I poradził sobie nawet z takimi ogniskami zapalnymi, a były w tym meczu, nie oszukujmy się. Znaczy Wojtek, widzę, że oglądałeś, ty Damian akurat nie, więc no trudno muszę ci się... wam wierzyć. Trudno, na słowa. Musisz wierzyć, tak. To znaczy myślę, że ten karny z perspektywy, myślę, że fajnie jakby ten sędzia... boczny, ewentualnie liniowy. Może pomógł tak, w tej może sytuacji. Może pomógł w tej sytuacji, ponieważ, no mówię, no nie ma co oszukiwać, gra jest twarda i... No, ale ja tylko dlatego, że skoro mówię, że czasem właśnie Szymon też tu gości, no i akurat przypomniał mi się ten mecz. Będziemy mieć swojego reprezentanta w Krążej Miasto na Euro. Z tego jesteśmy dumni. Jeśli kiedyś któryś z was tam pojedzie, to już w ogóle razy 10. Czekamy na powołania. Czekamy na powołania. Jak będziecie strzelać regularnie, ty nogą lub głową, a Wojtek głową, bo tak się umawialiśmy przed chwilą, to z pewnością będą. Mam dużą głowę, to nie znaczy, że mogę cały czas z niej strzelać. Ja chciałbym, żeby tak co drugi mecz, cały czas nie mówisz. Co mecz. Tak, wymagać. Ale Damian... tą piłkę Recha musimy grać, tą dużą zieloną. Do kosza. Oj, do kosza to nie główka. Do rugby. Nie dotrwać lekarską. Piłką lekarską nie główkujemy. Panowie, najbliższa okazja pojawi się już za 6 dni. Gramy
na pewno kolejny trudny mecz. Z drużyną, która no może w tabeli nie błyszczy, ale jest to zespół, który ma i tradycję, i tak naprawdę, chociaż po spadku z Ekstraklasy odeszło tam sporo graczy, to złożony jest z młodych, przede wszystkim zawodników, ale nie tylko, ale już też otrzaskanych. W Bełchatowie bowiem nie brakuje piłkarzy, którzy powąchali Ekstraklasy, o może to dobre określenie, może nie są jak coś bardzo obyci, ale powąchali na pewno. Jest to klub poukładany, ze stabilną sytuacją, I na pewno niełatwy rywal. Z jakim więc nastawieniem wyjeżdżamy, a o terminie to pogadamy za chwilę, do Bełchatowa. No na pewno z pozytywnym, jedziemy tam po 3 punkty. Graliśmy tutaj u siebie, wtedy wygraliśmy, z tego co pamiętam, strzeliliśmy z Wojtkiem po bramce, więc przydałoby się to powtórzyć. No, co będzie dobrze. Będzie dobrze, ale wiadomo, no, zespół Bełchatowa jest na pewno teraz lepszy, bo tam trener Ulatowski trochę więcej z nimi popracował, a miałem z nim przyjemność pracować, więc jest dobrym szkoleniowcem, więc na pewno poszli w górę i z tego co widziałem też z Zawiszą, to mieli trochę sytuacji i nie byli gorszym zespołem, nawet wręcz jakby wykorzystali tę sytuację, mogliby tam wygrać. No dlatego na pewno nie będzie to jakieś łatwe spotkanie i musimy podejść jak do innych spotkań, tak? Skupieni, no ale też wiedzieć na co nas stać i wierzyć w swoje umiejętności, bo my będziemy liderem, tak? Mhm. Wojtek, miałeś okazję zagrać przeciwko Bełchatowowi, nie tylko strzelając bramkę w Płocku, ale chyba ligę wyżej też miałeś. Tak, kilkukrotnie grałem z Bełchatowem, czy to w Pucharze, czy to w Ekstraklasie. No myślę, że tutaj głównym aspektem będzie głowa i podejście do tego spotkania, bo na pewno no, każde spotkanie, jeżeli będziemy liderem, liderem jesteśmy faworytem. W poniedziałek możemy nie być. Nie przerywajcie mi, proszę. Raz, trzy. Myślę, że jesteśmy faworytem i każdy zespół chce nam utrzeć nosa i ja mówię, no, na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo trener Latowski będzie chciał z nami wygrać. Nie tylko z nami, ale również udowodnić, że jest dobrym trenerem. Mhm. Ale tak naprawdę to... skoro powiedzieliście tutaj, każdy nastawia się na lidera. Jak to jest dla sportowca? Czy dobrze jest występować z tej pozycji numer jeden i mieć za sobą peleton goniących? Czy być może być w ścisłej czołówce bezpośrednio za tym, kto prowadzi, no i chcieć go dopaść? Zależy, no. My się cieszymy, że jesteśmy liderem i niech patrzą wszyscy na nasz tyłek, że tak powiem, i niech tak zostanie do końca. To na pewno byłoby fajnie, no teraz bardziej czuję, pytałem o tę taką psychiczną stronę, jak to by... Właśnie psychiczna. No mówię, tutaj cały czas jest aspekt psychiczny, mentalny, jak jest głowa dobrze nastawiona, to mówię, to czy jesteś liderem, znaczy... czy jesteś faworytem, czy występujesz, że... z roli goniącego, to nie ma znaczenia. Liczy się efekt końcowy, dlatego są punkty ważne. Jest ważna ta efektywność. I mówię, to jest kluczowe. Mhm. Czy trochę wam nie żal, że praktycznie nie będziecie mieć w tym roku świąt Wielkiej Nocy? No bo skoro gramy w Wielki Poniedziałek, to wiadomo, że no, szans na to nie ma, bo trenujecie w niedzielę, w poniedziałek jedziecie na mecz, gracie mecz, we wtorek od nowa. Nie ma ani chwili przerwy. No taki zawód, nic nie zrobimy, a mieliśmy dlatego teraz wolne parę dni i sobie zrobiliśmy, że tak powiem, może teraz niektórzy sobie zrobili święta, ale jak pojechali do rodzin. No ale no cóż, no, mamy swoje cele i coś za coś, tak? A czy w ogóle już spotkaliście się z taką sytuacją, że tak, musieliście zagrać w Wielki Poniedziałek? Było. Tak, ja grałem, proszę. W poniedziałek nie grałem jeszcze, ale w święta tam grałem, bo w sobotę też mecze są. W sobotę, owszem, to jest taki termin dość naturalny w tej sytuacji, ale jeden z dwóch dni świątecznych, ja nie pamiętam. Mm-hmm. Na poziomie tej ligi to nie było. A ty, Wojtek, grałeś? Grałem Wielkie Derby Śląska, graliśmy z Ruchem. Też wielki, wlany poniedziałek. Wlany to była albo niedzielka, niedziela. Nie, albo raczej w niedzielę to chyba nie, ale wiem, nie pamiętam, albo Wielka Sobota. Coś. Lana sobota. Lana sobota była. Po derbach. Ja powiem tak. Generalnie termin wielkanocny dla Wisły nie jest najgorszy, bo z tego, jak mnie tam pamięć pozwala odtwarzać sobie mecze z przeszłości, to generalnie nie było najgorzej. Chociaż pamiętam taki jeden mecz, no wyjątkowo wredny. Graliśmy z Unią Tarnów. To było prawie 20 lat temu. I nie dość, że była straszna pogoda, w ogóle mróz, deszcz, chlapa, to jeszcze przegraliśmy 3-0 i z tego Tarnowa, to przecież strasznie daleko, musieliśmy w takich nastrojach wracać raczej minorowych. Wierzę, że tym razem tak nie będzie, czego wam i wszystkim kibicom serdecznie życzę.
Na święta, drodzy słuchacze, życzę wam przede wszystkim odpoczynku, mnóstwa radości w rodzinie. Smacznego jajka. Tak jest. Zwycięstwa Wisły, tutaj pokazuje Damian, strzelenia bramki przez i jednego, i drugiego mojego gościa, czyli przez Damiana i przez Wojtka. A wtedy no, ci, którzy mogą zobaczyć, a bardzo duża grupa kibiców z Płocka wybiera się na ten mecz, zobaczą to wiadra na żywo. Wezmą z wodą. Przede wszystkim zlejcie przeciwnika, dobrze? A już od innych proszę tutaj mi się nie wtrącać i nie wymagać. Dobra. Jak wy zlejecie przeciwnika, to będzie już taki śmigus-dyngus, że woda nie będzie do niczego potrzebna. Wam zdobycia bramki, całej drużynie dużo szczęścia i dużo podziękowań za to, co zrobiliście do tej pory i życzenia tego, żeby było jeszcze więcej. A teraz wy dostajecie możliwość złożenia życzeń i kolegom i najbliższym. Wojtek? Ja z tego miejsca chciałem złożyć życzenia całej swojej rodzinie, bo wiadomo, nie będzie mnie z nimi. Chciałbym złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom Płocka, wszystkim kibicom Wisły Płock, tym dużym, jak i tym małym. No i wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i szczęścia. Dołączam się do życzeń wesołych świąt. Bardzo serdecznie dziękuję wam za wizytę w studiu. Wojtek Łuczak. Dziękuję. Damian Piotrowski. Dziękuję bardzo. Kłania się również Maciek Wiącek. Do usłyszenia w następny wtorek, kilka minut po 20. Teraz muza. Fajną piosenkę mam.